Mam dla was przykrą wiadomość z takiego powodu, że dzisiaj niestety nie pojedziemy na wycieczkę, ale za to pokażę wam wszystkie sekrety, jakie udało mi się znaleźć w tej grze i przy okazji nauczę was latać i to nie jest żart. No i pewnie tak jak widzicie, na samym początku zrespiły mi się wszystkie możliwe samochody, mimo to, że ja tak naprawdę ich nie posiadam. Lamborghini kosztuje 1800 robuxów i w ogóle to one chyba wszystkie się już wyprzedały, a możemy sobie zamontować tutaj kółko, podnieść sobie nawet taki silnik i możemy sobie nawet wejść do środka. Więc trzeba damy sobie tutaj i zobaczcie, jak to Lamborghini pięknie wygląda. Minus jest tylko taki, że zaraz te wszystkie samochody niestety znikną i nigdzie sobie nimi nie pojedziemy. Ale słuchajcie, po co jeździć, skoro można latać? I mówię to naprawdę, jeśli podniesiemy sobie te drzwi i damy je pod siebie, to będziemy mogli zaraz nimi polecieć, więc drzwi sobie wyrywamy, zdajemy sobie teraz je właśnie na ziemię i zobaczcie, co się stanie, jakie podniosę za 3, 2, 1, cyk! Wow, bo faktycznie latamy! Co się w ogóle dzieje? Takim sposobem da się dolecieć na koniec mapy w bardzo prosty sposób, bo teraz pokażę wam kolejny sekret, jak dolecieć na 20 tysięcy metrów, dosłownie jakieś 30 sekund, tylko musimy jakby spojrzeć na nasz domek, odwrócić się w prawą stronę i jechać tam cały czas prosto. Więc ja podnoszę nasze drzwi i lecimy sobie w tą stronę. Już nawet coś tutaj widzę. Ej, faktycznie jest tam jakiś domek. Nie jest to dokładnie to miejsce, o którym myślałem, ale możemy sobie tutaj na chwilkę polecieć, bo już kiedyś to miejsce widziałem i tutaj nawet byłem. Niestety jest tutaj garaż, do którego wejście w żaden sposób nie da i jakaś mała budka z beczuszkami i skrzynką, więc po prostu lecimy sobie dalej, bo to, gdzie teraz dolecimy, jest naprawdę niesamowite. I zobaczcie w ogóle, jak szybko da się latać tymi drzwiami. Już wszystko pięknie. Pięknie widać, mam nadzieję, że tylko nie wpadnę w tą dziurę. Dobra, udało nam się przylecieć na tą stronę. Dobra, i nie spadnie, spadnie na dół. Okej, okay, leciutko spadłem, nic się nie dzieje. Podnosimy sobie to jeszcze raz i lecimy dalej, bo to jest jakaś niewidzialna ściana. I w taki właśnie sposób jesteśmy na końcu mapy. Normalnie jakbyście dojechali na 20 tysięcy metrów, to dojedziecie do tego miejsca. Zrespisz tu bardzo dużo zombiaczków i bardzo dużo itemków. Niestety nie ma tutaj wszystkich itemków, które są na końcu mapy, bo jest tu tylko jakieś paliwo, diesel, woda, więc żadnej strzelby sobie nie podniesiemy. Ale i tak jest to mega ciekawe, że można tutaj dolecieć drzwiami, w dodatku jesteśmy na końcu mapy w jakieś 30 sekund. Obiecałem wam, że będzie ciekawie, dlatego od razu lecimy do kolejnego miejsca i w tym momencie musimy dolecieć do sklepu. Wezmę sobie oczywiście nasze drzwi, bo po co mamy jechać samochodem, skoro drzwiami jest dużo szybciej, nie trzeba nic tankować, nic robić, tylko po prostu sobie dolecieć, ponieważ w tym momencie musimy obrabować sklep. Przeleciałem 3,5 tysiąca metrów, żeby wreszcie się tutaj dostać. No i pewnie się zastanawiacie, jak możemy taki sklepik sobie obrabować. Da się to zrobić chyba na dwa sposoby. Jeden spróbuję sobie za chwilkę, no i teraz tak, żeby dostać w ogóle jakiekolwiek itemki ze środka, trzeba oczywiście za to zapłacić, ale my nie mamy żadnych pieniędzy, więc za nic płacić nie będziemy. Dlatego spróbujmy sobie nasze paliwko przywiązać do tego. Okej, da się, weźmiemy wszystko, siekierkę sobie też weźmiemy. No i normalnie, jakbyście wyszli sobie z czymkolwiek, to tutaj stoją takie dwa ogromne działka, które będą do was po prostu strzelać. Ja bym sobie wziął jeszcze taki na przykład ogromny silnik, bo mimo to, że nie mamy samochodu. O, nie, dobra, moje drzwi lekko wyleciały za barierkę. No czemu mi to wszystko spadło stąd? Dobra, to spróbujmy chociaż z jedną rzeczą. Przymontujmy sobie to do naszych drzwi, ja muszę teraz tym wylecieć jakby. Bierzemy nasze drzwi i odlatujemy stąd. Co jest? Ej, nie udało mi się. Pomysł z drzwiami niestety nie zadziałał, ale już jedziemy z kolejnym i zobaczcie, co mamy z tyłu naszego vana. Jest takie skrzydło, które pomoże nam zebrać wszystkie itemy ze sklepu, a w dodatku jesteśmy na 4 kilometrze i mamy most, ponieważ cały czas szukam tego sklepu. Z drugiej strony muszę wam powiedzieć, że dziwne jest to, że na 4 kilometrze zrespił nam się most, gdzie normalnie powinien być na 5, ale mam nadzieję, że uda nam się go przejechać bez problemu. Jeszcze nigdy chyba nie przejeżdżałem przez to vanem, więc dobra, przejeżdżamy przez to i teraz musimy się rozpędzić, żeby była tutaj rampa. I gdzie zniknęła rampa? Co tu się stało teraz? Nie wiem dlaczego, ale rampy nie było. Normalnie sobie przejechaliśmy przez most, który w ogóle jest w kompletnie innym miejscu. Ja zaraz przejadę 10 kilometrów i jeszcze nie znalazłem żadnego sklepu. Co to w ogóle jest za mapa? Nic mi się nie respi. Cały czas jadę prosto, zaraz, nie wiem, walnię w jakiś kamień. Zobaczcie, co jest przed nami. Ja dojeżdżam teraz do tego kanionu, gdzie są ci wszyscy bandyci, a jeszcze nie znalazłem żadnego sklepu, więc nie wiem, czy ja teraz przez to przejadę. Bardzo w to wątpię, oczywiście spróbujemy. Wjeżdżamy od razu naszym busikiem, nawet nie mam zamiaru się zatrzymać, bo i tak nic mi to nie da. Jeśli mi się nie uda, to po prostu zaczniemy sobie od początku. Mam nadzieję, że jakoś przejedziemy. Tak, tak, witam wszystkich, wiem, że mnie tu dawno nie było, w nikogo nie mam w ogóle zamiaru wjeżdżać. Ej, na razie idzie nam dosyć nieźle. Mam nadzieję, że będzie tak do końca. Ja w ogóle mam wyłączony silnik i bardzo wygodnie mi się tak kieruje. Strzelają do mnie, dobra, uciekamy stąd, skręcamy szybciutko w prawo, teraz w lewo i dalej żadnego sklepu niestety nie widzę. Dobra, kamień wielki. Ej, przyjechaliśmy bez żadnego problemu, co jest? W ogóle nic mi chyba nie... Ej, o dobra, odpadł mój z tyłu taki ogonek, który miałem zbudowany, więc niestety straciłem mój ogon i nie mam pojęcia, jak się wkradę teraz do mojego sklepu. Pojechałem jeszcze raz od początku i są dwa sklepy, mniejszy i większy dosłownie obok siebie, więc od razu odpalamy furkę, podjeżdżamy sobie tutaj, a za to, że przed chwilą przejechałem 10 tysięcy metrów, to możecie chociaż zostawić łapeczkę w górę. Będzie mi naprawdę bardzo milutko, bo w tym momencie obrabujemy sobie sklep. Wreszcie mi się to uda, oczywiście mam taką nadzieję, bo widziałem, że jest taka możliwość, ale jeszcze nigdy tego nie testowałem. Z tyłu mamy zrobić taki ogonek, my sobie tutaj podjedziemy.
teraz musimy sobie wyprostować kierownicę i jechać do tyłu. Pip, pip, pip. Dobra, wjeżdżamy do sklepu. No i wydaje mi się, że wszystko powinno być na miejscu. Sprawdźmy, które to wygląda. Jest, udało się. Zobaczcie, tutaj są drzwi. Jeśli weźmiemy sobie teraz na przykład takiego kałaszka, podniesiemy go sobie właśnie tutaj, cyk. Dobra, trzyma się. Wszystko się ładnie trzyma. Weźmiemy sobie oczywiście jeszcze takie paliwko. Mimo to, że jest mi to niepotrzebne, to weźmiemy stąd wszystko. Chleb też wam oczywiście zabiorę, wezmę sobie bułkę i ją zjem. I co, dziadu, powiesz? Tym razem wreszcie wezmę te wszystkie rzeczy. Przed chwilą mi te działka zastrzeli, jak chciałem sklep obrabować. To też sobie wezmę. Strzeliłbym normalnie, dobra, jeszcze tego nie zrobię, bo te działka mi normalnie rozwalą. Dajemy sobie to wszystko. Więcej rzeczy, no nie, no pizzę też musimy sobie oczywiście wziąć. Teraz już na pewno więcej rzeczy nie potrzebuję. Ostrożnie stąd wyjdźmy, żeby to mi przypadkiem nie rozwaliło. I zobaczcie, że jak wsiądziemy sobie teraz do samochodu, odpalimy go, ręcznie dajemy na dół i odjeżdżamy stąd. Dobra, odjeżdżaj, odjeżdżaj, dobra, szybko, szybko. Jest śladą mnie, dobra, odjeżdżamy, odjeżdżamy. Nie, 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 zostaw mnie, zostaw mnie. Ale to nas tu nawala teraz. Mam nadzieję, że nas przypadkiem to nie zniszczy. Cały czas nas strzelają. No i udało nam się odjechać. Zobaczcie, że te wszystkie rzeczy są z tyłu na bagażniku. Dobra, zatrzymamy się gdzieś w tym miejscu. Cyk, 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 zatrzymujemy furkę, gasimy to i mamy nasze wszystkie itemki. Więc sklep da się normalnie obrabować. Ale dobra, pizza za darmo to się lepiej smakuje, widzowie. Mamy normalnie strzelbę, teraz mogę sobie na przykład w to strzelić. Bum. Dobra, trafię w to jakoś? Halo, chcę w to trafić. Powiem wam, że ja chyba za bardzo. O, dobra, rozwaliłem to. Nie jest mi to w ogóle potrzebne. Mamy kałaszka, możemy sobie z niego postrzec. Co jest? Ej, wysadziłem coś z tyłu. Więc tak jak widzieliście, da się obrabować sklep. A kolejną rzeczą sprawdzimy to, czy da się latać samochodem. Jest to dla mnie bardzo ciekawe, więc wpakowałem do środka drzwi. Możemy sobie teraz je podnieść i spróbować jakoś tym odlecieć. Dobra, to jest dosyć ciężkie. Tak samo ciężkie jak ten samochód. No jest to raczej niewykonalne. Spróbujmy sobie jeszcze na tym mniejszym samochodzie, bo na tym się ewidentnie nie da. Stoję na tych drzwiach, podnoszę sobie. No i tak jak widzicie, cały samochód się trzęsie, ale niestety nic się do góry nie rusza. Latać się nie da, ale możemy jechać bez silnika. Trzymam te drzwi z tyłu i one jakimś cudem napędzają nam samochód. Zobaczcie, co się teraz dzieje. Dobra, dajmy sobie teraz z tyłu tutaj, żeby je trzymać. I normalnie nam się rozpędza fura bez w ogóle żadnego paliwa, bez niczego. O, jak szybko teraz jedziemy. Coraz szybciej się rozpędzamy i co się dzieje? Normalnie to są najlepsze glitche, jakie kiedykolwiek widziałem. Dobra, jeszcze szybciej jedziemy. Zrobiło się normalnie troszkę gorąco, bo jedziemy naprawdę coraz szybciej. Ja mam cały czas wyłączoną furę. Żebyście sobie nie myśleli, silnik jest normalnie wyłączony. My jedziemy prawie 140 na godzinę. To jest przez to, że trzymam z tyłu. Gdzie są te drzwi? Dobra, gdzie się trzymam cały czas? No i niestety wypadły mi, a prędkość nam spada, więc tymi drzwiami możecie przyspieszyć swój samochód do nie wiadomo jakich prędkości, ale wydaje mi się, że lepiej dałoby się to zrobić w wanie, tylko tam tego nie sprawdziłem. Robię jeszcze jeden test dla pewności i naprawdę to działa. Nie mam w ogóle teraz nawet paliwa w samochodzie, a rozpędzamy normalnie furę. Nie wiem, do jakiej prędkości damy radę to zrobić, ale jedzie to całkiem nieźle. Mega mi się to podoba, więc wiem już jak dojechać na 30 tysięcy metrów bez paliwa. Ej, 140 na godzinę, dobra, to jest jeszcze więcej niż mieliśmy. I chyba to jest prędkość maksymalna. Szybciej się już nie da, to wszystko przez te... Gdzie są moje drzwi? Dobra, znowu gdzieś wypadły. I ostatnią rzeczą, jaką zrobimy, to jeszcze raz wylecimy sobie za mapę. Latanie w ogóle jest naprawdę mega fajne. Musicie to normalnie spróbować. I dolecimy sobie do jednego ciekawego miejsca. Powinno to być dokładnie pod nami. Faktycznie tutaj jest. Dobra, zlatujemy sobie. Zobaczcie, co jest pod mapą. W sumie to te drzwi nie będą już potrzebne, więc wyrzucamy w tym momencie i zeskakujemy tutaj bardzo szybciutko. Mamy tutaj tunel, który znajduje się na 15 kilometrze, a tak naprawdę jest na samym początku gry i możecie sobie dosłownie do tego miejsca zeskoczyć. Nawet jest tutaj całe to paliwo, które możecie tam zdobyć, bardzo dużo wody i ten ogromny silnik, który no niestety nigdzie go nie zamontuję, ewentualnie mogę sobie go do moich drzwi przyczepić. Więc w tym odcinku to było na tyle, jeśli takie rzeczy wam się podobały, to oczywiście zostawcie łapkę w górę i subskrypcję z dzwoneczkiem, to w następnym odcinku może dojdziemy na 30 tysięcy i pobijemy jeszcze raz mój rekord. A ja się z wami żegnam i narka wszystkim.